Reset Obywatelski. Witam Państwa, nazywam się Konrad Szołajski. Zapraszam na program Na Wspak w ramach kanału Reset Obywatelski. Producentka dzisiejszego programu to Ewa Szabuniewicz, za co bardzo dziękuję. Realizatorem jest jak zwykle Michał Lalak. Przypominam Państwu, że Reset Obywatelski to miejsce dla wszystkich tych, którzy zadają pytania, którzy chcą się czegoś dowiedzieć i mogą do nas pisać, żeby wyrazić swoje opinie, sugestie, życzenia. Jeśli Państwu podoba się to, co możecie obejrzeć lub posłuchać i obejrzeć jednocześnie, to zapraszam do datków, bo utrzymujemy się na razie przynajmniej, zobaczymy jak będzie dalej, z darów, które otrzymujemy na działalność Resetu. Wszystko jest wyjaśnione na stronie. Można nas wspierać małymi, większymi kwotami. Można zostać także producentem. Ta kwota wtedy jest większa i ta osoba jest wymieniana jako nasz producent, sponsor. I teraz tak. Dzisiaj zajmiemy się tematem ateizmu. Ostatnio bardzo interesujący tekst można było przeczytać w Gazecie Wyborczej Jana Hartmana. Może do tego tekstu nawiążemy, a może jeszcze porozmawiamy o tym kiedy indziej. A zaprosiłem do dzisiejszego tutaj spotkania człowieka, który jest członkiem zarządu Koalicji Ateistycznej i rzecznikiem prasowym. Zawodowo to executive manager z kilkunastoletnim doświadczeniem w zarządzaniu w globalnych korporacjach, a także coach. I mam przyjemność zaprosić, żeby z nami rozmawiał, pana Jarosława Kowala. Prosimy. Witam serdecznie. No, ja mam wrażenie takie, że to, co państwo robią, jest bardzo interesujące i na swój sposób momentami wręcz takie jakby troszkę rewolucyjne, jak się przyjrzeć niektórym działaniom. Nie w sensie przemocy oczywiście, ale rewolucyjne w sensie myślenia. Niemniej z ateizmem w Polsce kojarzy się bardzo wiele rzeczy, czasem dobrych, czasem złych. I tak jak pamiętam czasy PRL-u, to wówczas funkcjonowały organizacje, taka jedna była szczególnie, która mnie zainteresowała, bo ona wydawała się taką troszkę przybudówką władzy. Dzisiaj też są takie, tylko w inną stronę działają, a wtedy to było takie coś, co miało służyć, nawet więcej tych organizacji chyba było, miało służyć dezintegracji Kościoła, ludzi wierzących i tak dalej. Więc wtedy nam się to chyba raczej nie podobało. Natomiast po 1989 roku to się odwróciło. To znaczy Kościół katolicki stał się tutaj podporą władzy, i także korzysta bardzo z faktu, że no, ma taką pozycję i w wielu sprawach po prostu stał się organizacją polityczną, organizacją mającą wpływ na życie społeczne, nie tylko ludzi wierzących, ale także niewierzących. No i myślę, że dlatego dzisiaj działanie ateistów, racjonalistów, no, ludzi, którzy próbują w tej sprawie dyskutować i uświadamiać pewne rzeczy, zrobiło się bardzo istotne i nie ma już tego takiego obciążenia, że to jest sojusznik władzy, czy wręcz organizacja jakoś tam sterowana. Dobrze, to tak chciałem tytułem wstępu, bo kiedyś się tym interesowałem, nawet chciałem zrobić jeszcze w dawnych czasach film właśnie o tamtej organizacji, no z tą intencją, żeby złapać te nitki, pokazać, że to nie jest takie do końca, jakby to powiedzieć, moralnie działanie słuszne. Dzisiaj wydaje mi się, że działalność ateistów ma charakter taki bardzo społeczny i że tutaj żadnych tego typu obiekcji nie ma. Natomiast można dyskutować z pewnymi tezami, można dyskutować no w ogóle z sensem tego działania, o czym może później więcej porozmawiamy.
Ale chciałem oddać, Jarku, Tobie głos, przede wszystkim, żebyś się przedstawił, a właściwie przedstawił siebie i organizację, do której należysz, której jesteś no, podporą i ważnym funkcjonariuszem. Zapraszam. Świetnie. Dobrze, że wspomniałeś o tym, że w latach słusznie minionych słowo ateizm i organizacje ateistyczne miały takie konotacje PZPR-owskie trochę, nawet bym powiedział stalinowskie. Całe zło i wszystko, co najbrudniejsze można sobie, że tak powiem, w społeczeństwie kojarzyć, to słowo ateizm bardzo dobrze wtedy do tego się przyklejało i używano tej nalepki, żeby w jakiś sposób dyskredytować ludzi myślących, nazywając ich ateistami. Czyli jak ktoś mówił o kimś, że jest ateistą, to już gorszego epitetu się nie dało wymyślić. Dzisiaj faktycznie sprawa się troszeczkę zmienia. Dzięki no myślę, że bardzo się zmienia. To nie tylko troszeczkę, bo jest chyba wręcz odwrócenie, tak jak kiedyś tamte organizacje. Dobrze by było. Natomiast były przybudówką, a teraz już jest przeciwnie. Raczej wy nie jesteście dobrze widziani. Tak, my jako stowarzyszenie działamy faktycznie od mniej więcej 10 lat i muszę powiedzieć, że długo zastanawialiśmy się, jak nazwać stowarzyszenie i w końcu wybraliśmy takie, jak wybraliśmy, koalicja ateistyczna z pewnym założeniem, ze świadomością, że to będzie prowokacja, że słowo ateizm nie występowało wtedy w nazwie żadnej organizacji w Polsce, żadnej. Żadne stowarzyszenie, żadne NGO i tak dalej nie używało tego słowa i my postanowiliśmy jakby wsadzić kij w mrowisko i powiedzieć, dobra, spróbujmy, jaka będzie reakcja społeczeństwa, a jaka by nie była, to chcemy, żeby się zmieniała właśnie w tą stronę pozytywną, żeby ludzi oswoić z tym słowem i żeby udowodnić im, że to jest najbardziej sensowne podejście do oglądu rzeczywistości, jakie można w XXI wieku zastosować. Nie ukrywam, że mamy czasami problem w momencie, kiedy usiłujemy wynająć pomieszczenie, zorganizować coś i rozmawiamy z ludźmi zarządzającymi instytucjami państwowymi, to hasło koalicja ateistyczna działa jak zimny prysznic. Czasami się okazuje, że nagle lokal jest niedostępny, że ktoś go wcześniej zajął albo później go zajął. Nie powiedzą nam tego wprost, ale to są działania ewidentnie podyktowane jakąś podświadomą albo bardziej świadomą niechęcią do ludzi mających pogląd nieteistyczny. My to czujemy. Nie jest to dyskryminacja, tu nie chcę rozrywać szat, że nas biją i palą na stosach, ale spotykamy się czasami z taką mniej lub bardziej zawoalowaną ostrożnością w relacjach z nami. Ale pracujemy nad tym, nie zrażamy się, zdajemy sobie z tego sprawę, że zmiany społeczne, zmiany w poglądach, świadomości nie następują nagle, to jest proces. A założenie nasze, czyli nasze jakby cel statutowy Stowarzyszenia Koalicja Ateistyczna jest dość prosty, wydawałoby się. My chcemy walczyć z zabobonami i zapraszać ludzi do tego, żeby zaczęli samodzielnie i krytycznie myśleć. Założenie jest dość chyba takie proste, że my zachęcamy do tego, żeby na przykład ludzie czytali Biblię, bo większość, 99% katolików w Polsce w ogóle nie czytało Biblii i nie wiedzą, co tam jest napisane. A ja osobiście na przykład wychodzę z założenia, że taki nawet średnio inteligentny człowiek, który ze zrozumieniem dokładnie przeczyta Biblię, to nie ma innego wyjścia, on musi zostać ateistą. Tylko musi to zrobić ze zrozumieniem i bez uprzedzeń, bo ten tekst jest po prostu ewidentnie bajkowy. No to ja ci przerwę, jeśli mogę, tak żebyśmy sobie jasno określili pojęcia, definicje, którymi się posługujemy. Ponieważ ateista to kiedyś był taki pejoratywny. Dokładnie, tak jak powiedziałem. Prawda? To było coś takiego, co było po prostu właściwie obelgą.
Rozumiem, że wy nie jesteście takimi ateistami w tym rozumieniu. Jesteście nigdy nie byliśmy. To był tylko epitet. To był tylko epitet. Nalepka. To była nalepka, to była etykietka służąca do dezawuowania przez... Tak jak dzisiaj jest drugi sort. No na przykład przez polityków, czy przez właściwie ówczesne koła takie, powiedziałbym, ludzi wierzących, ale ci ludzie wierzący, to też będziemy za chwilę próbowali określić, to byli ludzie, którzy jakoś opierali się temu systemowi komunistycznemu i generalnie spora część społeczeństwa należała do takiego szerokiego grona, no, przeciwników ateizmu, rozumianego właśnie tak, jak to wtedy było ustalone, prawda? Że to są w zasadzie takie tacy członkowie piątej kolumny, którzy służą do niszczenia Kościoła, niszczenia wiary, niszczenia niezależności itd., itd. Natomiast wy, jak rozumiem, no jesteście jakby inni, więc chciałbym, żebyś określił, co to jest dla ciebie ateizm, co to jest dla ciebie bycie ateistą i co to jest dla ciebie bycie człowiekiem wierzącym, żebyśmy wiedzieli, na jakim gruncie stoimy. Dla mnie słowo ateista czy ateizm to jest po prostu taki ogląd rzeczywistości, który mówi, że nie ma żadnych dowodów logicznych, praktycznych, namacalnych, nie ma żadnych dowodów na to, że istnieją byty ponadnaturalne, czyli byty, które dla jednych są urojone, dla innych są bohaterami mitycznych opowieści i ludzie mają w głowie coś takiego, że mogą być byty nadprzyrodzone. Ateista mówi tak, tak jak ja ateistą jestem, nie ma na to żadnych dowodów i w związku z tym ja takie podejście odrzucam. Oczywiście jestem otwarty, jestem ciekaw natury, ciekaw świata i ciekaw badania rzeczywistości. Gdyby jutro mi ktoś dał dobry dowód na to, że Bóg istnieje, albo najlepiej, gdyby sam Bóg się pofatygował i dał mi jakikolwiek sygnał, że o, halo, halo, tu jestem, to ja natychmiast staję się osobą wierzącą. Dlatego, że jak mówię, jestem otwarty na argumenty i otwarty na nowe idee, ciekaw świata. A kim jest dla mnie człowiek wierzący? Czyli ten drugi biegun. Są dwa rodzaje ludzi wierzących. Są fanatycy, i są, którzy fanatycy to są tacy, którzy w jakiś sposób zostali kiedyś zindoktrynowani. Ktoś im wbił do głowy. Najczęściej jest to okres bardzo wczesnego dzieciństwa, kiedy mózg ludzki nie jest w stanie bronić się przed żadną ideą i żadną historyjką. Jeżeli się takiemu małemu dziecku wbije do głowy pewne bajki, to ono się tego będzie trzymać. Wyrastamy z krasnoludków, wyrastamy ze świętego Mikołaja, w większości przypadków wyrastamy z bozi, ale w niektórych przypadkach to wyrastanie z bozi się nie udaje. No i zostaje nam taki człowiek dorosły, który no jest dość śmieszny, można powiedzieć, bo wierzy w bajki, które mu w dzieciństwie do głowy nałożono i z nim się nie pogada. Można powiedzieć, on nie przyjmuje żadnych argumentów, bo jego struktura myślowa jest taka, że on wie najlepiej i żadne argumenty do niego nie przemawiają. Fanatyków odkładamy na bok i z nimi nie gadamy, bo szkoda czasu. Ale ogromna większość, myślę, że 80-90% ludzi, którzy chodzą po polskiej ziemi na przykład, tak zwani Polacy katolicy, to są ludzie, którzy są nie tyle ludźmi wiernymi, to są katolikami odpustowymi. To jest taka wiara, taki katolicyzm, który jest folklorem. To jest przywiązanie do tego, że jest choinka, że są jajka święcone, że w niedzielę można by iść do kościoła, bo jak się siedzi w domu, to w zasadzie jakaś dziwna ta niedziela jest. Ludzie wykonują pewne rzeczy bezrefleksyjnie, bez namysłu, nie wchodząc w szczegóły, nie znają 10 przykazań, nie daj Boże, żeby kram, który przeczytał Biblię. Po prostu to jest element kultury, to jest element obyczaju, zwyczaju. Ja to nazywam takim katolicyzmem bezmyślnym.
I takich ludzi jest w Polsce 90%. Oni się nazywają wierzącymi, dlatego że uważają, że jak ktoś ma nalepkę, że jest wierzący, to jest człowiekiem dobrym, to jest człowiekiem przyzwoitym. Natomiast ten niewierzący czy ateista jest zły. Nie można mu udowodnić w żaden sposób, co on takiego złego zrobił, ale ponieważ on jest inny, on jest nie nasz, to po prostu jest zły. Tak funkcjonuje każda religia, że ktoś, kto jest na zewnątrz naszej sekty, naszej grupy, jest człowiekiem innym, jest człowiekiem złym. I taki jest podział między, mój podział na ludzi wierzących i ateistów. Nie wiem, czy wyraziłem się precyzyjnie. No, myślę, że jakoś to określiłeś, ale ja tutaj od razu mam pewną wątpliwość. No, ten program tak. Nie bez powodu nazywa się Na Wspak. I te rozmowy nie zawsze są prowadzone w takim duchu, że się we wszystkim zgadzamy. Ja uważam, uwielbiam, że to jest, uwielbiam debatować, słucham. Że to jest dobrze, że istniejecie, bo wszelkie głosy krytyczne w stosunku do istotnych zjawisk społecznych i instytucji są bardzo przydatne i potrzebne. Natomiast mam wątpliwość następującą. Z tego, co powiedziałeś, wynikałoby, że w zasadzie, tak jak ja rozumiem te kategorie, to ty jesteś bardziej agnostykiem niż ateistą. Bo przed chwilą sam powiedziałeś, że gdybyś otrzymał jakieś jasne dowody na to, że istnieją pewne zjawiska nadprzyrodzone, jak to nazwałeś, no to wtedy byś zmienił pogląd na świat. No to mieści się raczej w agnostycyzmie niż w ateizmie, bo ateizm jasno stwierdza, że Boga nie ma, prawda? Natomiast... Właśnie, to jest twoja definicja, ale ona nie jest precyzyjna. Ja twierdzę, że ateizm dla mnie, definicją ateizmu jest to, że nie ma dowodów na to, że Boga nie ma. Ateizm nie twierdzi, że Boga nie ma. Bo nie można twierdzić rzeczy, których udowodnić się nie da. A nie da się udowodnić, że coś nie istnieje. W związku z tym, dopóki nie mamy dowodów, no to zakładamy, logicznie rzecz biorąc, racjonalnie, że coś nie istnieje. No, wiesz, nie jestem teologiem, chociaż zapraszam tu czasem teologów, ale wiara zakłada przede wszystkim choćby już przez to, że używa się słowa wiara i chodzi tu o wierzenie, że się w coś wierzy. Tam w ogóle nie potrzeba żadnego dowodu, prawda? No właśnie. Bo to się opiera na takim wewnętrznym przekonaniu. Natomiast tutaj to trochę ja tak wyczuwam, że mamy do czynienia z sytuacją, którą bym chyba ja osobiście próbował określić inaczej. Mianowicie, jak popatrzymy na rozwój ludzkości, nauki i tak dalej, no to paręset lat temu zjawiska takie jak burza, pioruny, tęcza i tak dalej wydawały się kompletnie niewytłumaczalne, w związku z czym było stosunkowo niezłą formą wyjaśnienia, że to są takie ingerencje nadprzyrodzone, tak? No bo po prostu nie było wiadomo, jak to wszystko działa. Dzisiaj, kiedy fizyka i różne inne nauki to opisały tak, że te mechanizmy rozumiemy, no to wypadło z tego koszyka rzeczy nadprzyrodzonych, a przedtem w nich było. I pytanie jest takie, czy to nie jest trochę tak, że w ogóle nasz rozwój właśnie tak wygląda, że są te rzeczy, których nie możemy wyjaśnić. I czy my je nazwiemy rzeczami nadprzyrodzonymi, czy nazwiemy je inaczej, to jest w zasadzie jest trochę spór o słowa. A w istocie to jest tak, że nie wszystko wiemy, prawda? Te mechanizmy, które współczesna nauka opisuje, są już bardzo złożone i potrafimy dzięki temu, nie wiem, latać na Księżyc i dalej, badać, nie wiem, komórki, DNA, no mnóstwo rzeczy jest takich, o których się filozofom nie śniło, prawda? Nie zmienia to jednak faktu, że na takie podstawowe pytania dotyczące człowieka, które to pytania mają taki charakter egzystencjalny, w zasadzie nauka, przepraszam bardzo, nie jest w stanie do końca odpowiedzieć, bo to wykracza poza tę mierzalność, wykracza poza no, ten opis świata, który nam oferuje świat akademicki. W ogóle sens życia, prawda? To jeśli w ogóle, to znajdujemy może niekoniecznie w religii, może w literaturze, może w sztuce, możemy znaleźć jakieś, czy w filozofii,
pewne recepty czy pewne propozycje. Niemniej jest cała sfera życia, przynajmniej dla osób, które no, myślą jakby nieco szerzej, to znaczy wykraczają poza dbanie o taką codzienność, pożywienie, żeby było ciepło i tak dalej, tylko zastanawiają się nad tym, po co jesteśmy, jak wygląda nasza egzystencja. Nauka na te pytania tak do końca nie może odpowiedzieć. Może opisać pewne elementy, pewne fragmenty mechanizmu, ale głębia naszej niewiedzy jest tu no, prawie że nieskończona, prawda? W związku z czym, czy wy nie zawężacie jakby sobie pola przez to, że się nazywacie ateistami? Bo tak naprawdę nie jesteście w stanie tego powiedzieć. Ja nie chcę ciebie tutaj katechizować i nakłaniać, żebyś stał się człowiekiem wierzącym w jakieś, jak ty to nazywasz, baśnie czy bajki, no bo to jest oczywiste, że to dla ciebie jest takie mniej więcej jak wiara w krasnoludki, to jest trochę jak Hartmann napisał w Wyborczej, że chrześcijańskie te różne opowieści właściwie należy traktować tak samo jak mitologię grecką czy skandynawską. To rozumiem, że tak do tego pewnie jesteś skłonny podchodzić i myślę, że jak się dobrze przeczyta te Biblię i Nowy Testament i tak dalej, chociaż to też nie jest takie proste, żeby przeczytać, bo tak naprawdę nie wiadomo w jakiej wersji, mało kto z nas jest językowo tak sprawny, że może sięgać do oryginałów, prawda? Wszelkie tłumaczenia. Jak nie istnieją oryginały. No, tym bardziej, właśnie o to chodzi, że im bardziej zaglądamy do tego słoika, tak jak miś to robił, tym bardziej tego miodu nie widać, tak? Im więcej wiemy, tym więcej wiemy, ile nie wiemy, prawda? Że profani to w ogóle wiedzą właściwie wszystko. To właściwie pstryknięcie i się rozwiązuje każdy problem. A jak zaczynamy to studiować, to się wtedy robi kłopot, bo zaczynamy rozumieć, że nasza wiedza jest wręcz ułamkowa. W związku z tym, czy nie powinniście się nazywać badacze Biblii, albo miłośnicy czytania Biblii, albo agnostycy i sceptycy, albo racjonaliści, bo sam użyłeś tego takiego określenia, że to takie było prowokacyjne, żeście tak się nazwali ateistami. A przypomnij sobie, na pewno znacie to jako, że tak powiem, ludzie wykształceni i sięgający do różnych ciekawych źródeł, książkę André Gide'a Lochy Watykanu. Tam jest historia takiego ateisty, który jakoby uleczony dzięki modlitwie, mówię jakoby, bo nigdy nie wiemy właściwie, co by było, gdyby tej modlitwy nie było, ale jakoś udało się go uleczyć, ale potem jak choroba wróciła, to znowu wrócił do ateizmu. To jest dosyć taka groteskowa zresztą ta książka, znakomita, noblisty André Gide'a. Ale no, stawiam tezę taką, że może bylibyście bardziej lepiej postrzegani i mogli dotrzeć, jeśli chcecie z pewnym przekazem dotrzeć do ludzi, żeby ich tak nie drażnić, nie mówić no, rzeczy, które od razu was ustawiają gdzieś tam w pozycji tych outsiderów. A gdybyście powiedzieli, właściwie jesteśmy tacy sami jak wy, tylko chcemy głębiej. Chcemy czytać tę Biblię i patrzeć właściwie, co z tego dla nas wynika. Czy to nie byłoby lepszą taktyką i czy w istocie tacy nie chcecie być, tylko gdzieś w którymś momencie ktoś padł na pomysł, to się nazwiemy ateistami, to będziemy taki sztandar nieść tutaj rewolucji, a tak naprawdę jakbyście byli bardziej centrowi, to tak się wyrażę, no to może by ten przekaz był docierał dalej, głębiej. Co o tym myślisz? No namawiasz nas do kunktatorstwa, do pójścia taką drogą miękkiego populizmu. Ja myślę, że... No nie, populizmu. Czytanie Biblii to jest populizm, sięganie nie, do od razu dobra. To jest populizm. A propos czytania Biblii, to powiem brutalnie tak. Etap czytania Biblii i znajdowania w niej tysięcy bzdur już mamy za sobą. Myśmy doszli do wniosku, że to naprawdę szkoda czasu. Ile razy można czytać Harry Pottera czy inną tam bajkę o Marysi i krasnoludkach i szukać jakby jakiegoś argumentu, żeby w to uwierzyć. No, jak się przeczytało raz, drugi, trzeci, to naprawdę wystarczy dość. Odkładamy to na półkę z napisem fantasy i zajmujemy się czymś innym. My się zajmujemy bardziej jakby socjologią społeczną, szukaniem sposobu,
jak skłonić ludzi do myślenia, do racjonalnego myślenia, bo zakładamy, że każdy, jeżeli zacznie tylko myśleć krytycznie, to dojdzie do wniosku takiego, do jakiego myśmy doszli. Także my nie chcemy bombardować Biblii i wertować ją na dziesiątki stron i przytaczać idiotycznych cytatów z tego tekstu, bo to jest jakby za nami. Zresztą w naszym środowisku jest mnóstwo osób, które wychowało się w domach laickich, świeckich i w ogóle do ręki nigdy Biblii nie wzięło i nie ma zamiaru. Uważa, że to jest czysta, ewidentna strata czasu. Jest mnóstwo innych ciekawych rzeczy na świecie niż grzebać się w starożytnych mitach. Także my jako stowarzyszenie postawiliśmy sobie, no może monumentalne i trudne zadanie, ale nie chodzimy na skróty, bo w zasadzie uważamy, że stoimy przed zadaniem przekonania ogłupionego mitami narodu, że miłość i ciekawość natury absolutnie wystarczą i nie musimy żyć urojeniami albo straszyć się nawzajem bajdami z epoki żelaza. I nie sądzę, mogę aby... mogę ci przerwać, bo tak? Myślę, że tutaj bym chętnie sięgnął do takiej kategorii protokół rozbieżności. Bo ja z całą sympatią podchodzę do tego, co robicie, właśnie dlatego, że krytyczna postawa jest bardziej twórcza i lepsza niż taka apologetyczna. To już mam takie założenie, prawda? Jeśli oczywiście to nie prowadzi do jakichś ekscesów, czy nie jest jakimś kompletnym szaleństwem. Niemniej wydaje mi się, że jak mówisz o Biblii tylko w tych kategoriach, że to takie bajki, właściwie to strata czasu czytanie, to wydaje mi się, że jakby negujesz pewną wartość, która jest istotna. Biblia jest niezwykłym tekstem literackim. Nawet jak jesteś osobą niewierzącą w rozumieniu tym katolickim czy w ogóle chrześcijańskim. Możesz być muzułmaninem, możesz być indyferentny religijnie, to czytanie Biblii, podobnie jak pojawiłem, czytanie Szekspira czy czytanie mitów greckich, wydaje mi się, jest wartością samą w sobie. To jest niesłychanie wzbogacające. Jeśli to jest, tylko tak, jeżeli to jest piękna literatura, sorry, że przerwam, jeżeli to jest piękna literatura, to niech to będzie przerabiane na lekcjach literatury, tam gdzie się język polski i inny przerabia. I najładniejsze fragmenty, proszę bardzo, jak ktoś chce, nawet niech się nauczy na pamięć. Natomiast ja uważam, że większość tego tekstu jest absolutnie beznadziejnie głupia. I nie jest wcale ładna. Jest okrutna, jest odrażająca nawet. Zgadzam się, że tam są rzeczy straszne, opisane w taki sposób, że to ludzi moralnie wrażliwych, czy w ogóle po prostu mających takie poczucie, że pewnych rzeczy nie należy robić, może odstręczać, ale to jest pewien zapis no, niewątpliwie historyczny. To znaczy, o nie, tu nie zgadzam się, sorry, Winnetu. No, przecież to nie zostało napisane dzisiaj przez jakiegoś literata, tylko to jest tradycja iluś setek czy tysięcy nawet lat i wielu autorów. Ja akurat chodziłem na seminarium profesora Sandauera, i pamiętam, jak on analizował, sięgając chyba do tekstu hebrajskiego, no ja nie znam tego języka, to on nam jakby pomagał i on zresztą przełożył pierwszą część Biblii i pokazywał nam pewne bardzo interesujące sposoby opisu świata, które tam były, a także wskazywał na to, że ilość redaktorów, ilość zmian tego tekstu jest bardzo znacząca, bardzo ciekawa. Jak się zmieniały pewne interpretacje, czy wręcz ci, którzy potem to przepisywali, tłumaczyli i tak dalej, próbowali wpłynąć na treść tego tekstu. I podejście tego rodzaju wydaje mi się jest no, bardzo ciekawe. Ja do dzisiaj te jego wykłady i te analizy Biblii pamiętam. I trochę tak jak czytasz reportaż na przykład o jakichś zbrodniach, prawda? Jak oglądasz film o tym, nie wiem, co się dzieje dzisiaj w Ukrainie, no to przecież nie oburzasz się na reżysera, który go zrealizuje, czy reportera, który to opisuje, bo on opisuje no, coś, co jakoś ma miejsce, prawda? I to, co jest opisane w Biblii, ja nie mówię, że to jest takie reportażowe w naszym dzisiejszym rozumieniu, bo tam jest mnóstwo takich rzeczy, jak ty nazywasz je nadprzyrodzone,
ale to jest zapis świadomości tamtych ludzi chyba. I jeśli będziemy do tego tak tylko podchodzili, że to są jakieś takie głupie bajki, to trochę jak gdyby obcinamy, no nie wiem, całą część kultury ludzkiej, no bo poezja to też taka jest. No mnóstwo jest w poezji rzeczy absurdalnych, tak, jeśli tak na to patrzeć, no nie mówiąc już o w ogóle literaturze. Więc trochę tutaj ja bym się bronił Biblii jako niesłychanie ważnego tekstu, który podobnie jak, bo ja wiem, Iliada, Odyseja i tak dalej, no to są takie jakieś fundamenty naszej cywilizacji. Więc jakby odrzucanie tego i potępianie jest dla mnie zrozumiałe tylko w takim zakresie, jak to się fałszuje, jak się to przedstawia inaczej niż to naprawdę jest, to bym rozumiał. Natomiast trochę, mówiąc szczerze, nie zgadzam się, czy nawet bardzo się nie zgadzam z takim określeniem, że to są jakieś bujdy, bajki i tak dalej. Nie, ja myślę, że ci, co to pisali, to pisali tak, jak umieli, tak jak kronikarze średniowieczni też opisywali jakieś smoki, tak? Bo wierzyli, że te smoki może kiedyś były, ktoś tam opowiadał. Jak my to dzisiaj czytamy, no to przecież nie jesteśmy skłonni do tego, żeby wierzyć w to, że te smoki były rzeczywiście siedmiogłowe i tak dalej, ale nie zmienia to faktu, że oddaje to pewną i wiedzę, i świadomość tamtych ludzi. I to jest szalenie ciekawe. Więc trochę mam wrażenie, że tutaj promując racjonalizm, to rozumiem, jednocześnie rzucając takie no, inwektywy w stosunku do Biblii, zrażacie tych ludzi, którzy mają szacunek dla tego rodzaju kultury człowieka po prostu. Nie zgadzasz się ze mną w tej sprawie? Na pewno mogę się zgodzić. Bezdyskusyjnie. Jest to tekst, który powstał tam dwa czy nawet 2,5 tysiąca lat temu, napisany przez nieznaną ilość autorów, i mogą się znaleźć ludzie, którzy uznają, że te zdania, te wyrazy są ładne i im się podobają. Proszę uprzejmie. Są tacy, którzy kochają Homera, są tacy, co kochają Szekspira, inni lubią Haszka. Na temat literatury nie będziemy dyskutować, bo ja nie jestem specjalistą od literatury, a szczególnie literatury starożytnej. Natomiast jest takie słowo, rzadko kiedy używane i obchodzone szerokim łukiem, jak się zaczyna rozmawiać na temat religii, to słowo brzmi prawda. Jeżeli chcielibyśmy tego słowa używać jako filtra do odczytania zawartości tekstów biblijnych, to niestety przez ten filtr nic nie przechodzi. To są wszystko urojenia, to są wszystko wizje, to są wszystko elementy propagandy religijnej, które komuś kiedyś do czegoś były potrzebne, że to przetrwało, że to ze względów jakichś zawirowań historycznych stało się podstawą, czy jednym z bardzo ważnych elementów kultury europejskiej. Sorry, winetu, no tak się wydarzyło. Żaden buddysta, żaden Chińczyk czy tam inny Malezyjczyk nie widział Biblii na oczy i żyje bardzo dobrze i kocha literaturę i jest szczęśliwy. Także my trochę patrzymy na Biblię przez to skażenie, które z europejskiego jakby świadka zostało nam narzucone i uważamy, że to jest coś wielkiego. Nie. Cały czas będę twierdził, że jest to dość dziecinny tekst napisany przez ludzi, którzy żyli bardzo dawno temu. Ich poziom intelektualny można by w porywach porównać do poziomu intelektualnego dzisiejszego 6-7-latka, bo oni tyle mieli pojęcia o świecie. Myślę, że dzieci, które dzisiaj chodzą do pierwszej, drugiej klasy, znacznie więcej wiedzą o świecie i lepiej potrafią opisać rzeczywistość niż ci panowie, którzy pisali te teksty. Co więcej, mamy niemalże pewność, że większość tych tekstów była pisana przez ludzi, którzy byli pod wpływem. To było naturalne w tamtych czasach i to nie jest zarzut w stosunku do nich. Ale większość tekstów takich wzniosłych, gdzie się pisze o rzeczach nadprzyrodzonych, jakichś gadających zwierzętach, płonących krzakach i innych rzeczach, to są
efekty urojenia albo halucynacji, bo nie możemy założyć, że ktoś kiedyś, nawet 2000 lat temu, wyszedł na pustynię i rozmawiał sobie z krzakiem. No jeżeli rozmawiał, to był świrem albo miał halucynację i trudno nam to inaczej dzisiaj ocenić, bo jeżeli ktoś chce uwierzyć, że tak było naprawdę, no to sorry, winetu, to ja nie tracę czasu na rozmowę z takim zawodnikiem, bo po prostu no, to nie jest dla mnie absolutnie racjonalne i nie ma żadnego uzasadnienia, żeby tracić czas na tego typu dywagacje, bo to jest materiał dla psychiatry. Ja zakładam, że ktoś, kto ładnie potrafił pisać wiersze, to pisał je pięknie 2000 lat temu i pisze dzisiaj. I ja jestem skłonny takie wiersze czytać, mieć jakieś przemyślenia, uniesienia, przeżycia wewnętrzne. Ale jeżeli ktoś mnie chce nakłonić, żebym ja przyznał, że to jest prawda i że tak było i że ja mam w to wierzyć, a co gorzej, mam postępować i ułożyć swój jakby kalendarz działań i hierarchię wartości według tego, co w tych tekstach jest, no to sorry, odrzucam i dziękuję. No to tutaj w tym drugim zdaniu, w tym ostatnim zdaniu byłbym skłonny się z tobą zgodzić, dlatego że zupełnie czym innym jest traktowanie tego tekstu jako tekstu, który próbuje opisywać świat na poziomie świadomości czy w sposób taki, który był możliwy dla tamtych ludzi. Być może zresztą my nie do końca rozumiemy pewne rzeczy, bo po prostu rzeczywistość tak się zmieniła, że pewne odniesienia czy metafory są kompletnie nieczytelne. Jeśli dzisiaj na przykład chcemy opisać młodzieży, jak wyglądała bieda w PRL-u, to oni pytają, czy w Auchan były puste półki, prawda? W związku z tym trzeba im w ogóle wytłumaczyć, że nie było żadnego Auchan i tak dalej, i tak dalej. Więc ten kontekst jest czasem nie taki prosty do złapania. A nasza wiedza na temat tego, co było 2,5 tysiąca lat temu, no pochodzi trochę z tych tekstów pisanych, ale część z nich spłonęła, prawda? Część z nich zniknęła i trochę z wykopalisk i trochę to są teorie, które naukowcy tworzą na podstawie tych wszystkich drobinek, z których mogą poskładać ten obraz tamtych czasów. Więc jest też możliwe, że pewnych treści nie jesteśmy w stanie złapać. Po prostu dlatego, że żyjemy w tak innym czasie, jakby dla ludzi ze średniowiecza wyglądały nasze czasy dzisiejsze, tak? Telefonów komórkowych, lotów w kosmos i tak dalej, to wszystko wyglądałoby dla nich kompletnie niezrozumiale i podobnie w jakimś sensie może nie do końca jest zrozumiałe to, co w tych tekstach jest. Z językoznawstwa ja pamiętam, że jest na przykład coś takiego ciekawego w ogóle w języku, że są języki, które mają niesłychanie rozbudowane słownictwo w pewnym zakresie, a w innym w ogóle nie ma takich terminów. Na przykład byli Indianie, którzy mieli słowo na jelenia zabitego po drugiej stronie rzeki o wschodzie słońca, prawda? No to dla nas to w ogóle jest jakaś abstrakcja, a widocznie z jakiegoś powodu, nie wiem, czy łatwiej było, czy trudniej, czy to było jakoś tam wskazane, żeby właśnie się wybierać na łowy na takiego jelenia. I mnóstwo jest takich rzeczy, które, jak sądzę, utrudniają odbiór. Nie w tym sensie, że mamy wierzyć, że to prawda lub nieprawda, tylko że po prostu tak trochę nie wiemy, o co chodzi. Nawet jak czytamy literaturę z XIX wieku, to często muszą być przypisy, które nam tłumaczą i nie zawsze sobie ludzie zdają sprawę z tego, że pewne rzeczy były opisywane tak, jak były opisywane, bo była cenzura rosyjska, powiedzmy, tak? A jakoś w lalce tam za bardzo pewnych rzeczy nie ma, tak? Bo dla tych ludzi wokół to było oczywiste, tak? Są jakieś aluzje, jaka była przeszłość Wokulskiego i tak dalej. Jeśli nie znamy historii zaborów i tak dalej, no to te aluzje w ogóle będą nieczytelne. Więc tutaj bym się upierał, że takie traktowanie Biblii jako tekstu głupiego jest po prostu, no, jakby delikatnie mówiąc, trochę brakiem zrozumienia dla tej sytuacji, w jakiej jesteśmy, czytając ten tekst. Natomiast zgadzam się i myślę, że dalsza nasza rozmowa pójdzie w tę stronę, na ile można na podstawie takiego tekstu, który nie do końca zresztą rozumiemy, biblistyka ma mnóstwo rozdziałów, jest to w ogóle nauka, prawda?
przy czym mówię świadomie nauka, tak? Próba zrozumienia tego tekstu. Tu nie chodzi o to, żeby wykazywać, że on jest święty czy nieświęty, natchniony, nienatchniony, tylko żeby wiedzieć właściwie, co tak naprawdę tam było napisane i po co. I chodzi mi o to, że wyciąganie z tego konsekwencji dla życia społecznego dzisiaj rzeczywiście może budzić, delikatnie mówiąc, wątpliwości, prawda? No bo to jest opis życia plemion gdzieś tam na jakichś terenach suchych między Egiptem a Palestyną 2-3 tysiące lat temu, tak? No to my raczej nie mamy tego rodzaju kłopotów, raczej jest problem inny, z którym się dzisiaj borykamy, na przykład to wszystko, co się mieści w zakresie ekologii, tak? Pojęcie ekologii istnieje od stosunkowo niedawna i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj myślę, że warto, żebyśmy się zastanowili i te kategorie typu wierzący, niewierzący i wpływ wiary na życie społeczne, to jest chyba to, co może być, przynajmniej z mojego punktu widzenia, interesującego w tym, co Państwo robią. No to sugeruję, żebyśmy już darowali autorom Biblii te wszystkie inwektywy, szczególnie, że się narazisz za chwilę znowu na oskarżenie z tego nieszczęsnego artykułu o naruszeniu uczuć religijnych, tak jak Doda, która wprawdzie zdaje się w Strasburgu wygrała ostatecznie, ale no ile to lat zajęło i jakie to było, że tak powiem, dokuczliwe i na swój sposób bezsensowne, prawda? W związku z czym myślę, że i z takiego powodu, ale przede wszystkim dlatego, że to naprawdę nie jest takie proste ocenianie tego tekstu. Tak? Zastanówmy się nad tym i to wydaje mi się jest w waszej działalności ciekawe. Na przykład taka kategoria, którą mi podałeś, bo dostałem od ciebie coś w rodzaju takiego konspektu punktów, którymi się zajmujecie. No, jak to właściwie jest, że ludzie inteligentni i przyzwoici, tak jak ty to sformułowałeś, pozostają obojętni wobec szerzonego przez religię zła. I niewątpliwie, jak się poczyta historię Kościoła, jak się popatrzy na życie społeczne, to można dostrzec bardzo wiele i w historii, i współcześnie, takich elementów kryminalnych, które są po prostu straszliwe, tak? Że to, co w międzyczasie od powstania religii monoteistycznych się stało, a w szczególności z chrześcijaństwem, z wyprawami krzyżowymi, wybijaniem wszystkich tych, którzy byli w obrębie chrześcijaństwa, ale mieli odrobinę inne zdanie, czy procesy czarownic, masowe tępienie w ogóle całych ludów i tak dalej, aż po dzisiejsze wpływanie na nasze życie społeczne i próby regulacji, tak? Które następuje nie tylko w Polsce, ale przecież w wielu innych krajach, łącznie ze Stanami Zjednoczonymi. Więc myślę, że warto się na tym skupić i jakbyś mógł o tym powiedzieć, czy w tym zakresie coś próbujecie robić i jakie są wasze metody i no, jakich skutków, no, jakie chcielibyście zobaczyć skutki, rezultaty tego działania? Przede wszystkim staramy się, nie obrażając uczuć nikogo, wytłumaczyć ludziom, że w zasadzie każdy człowiek jest ateistą. Dlaczego? Dlatego, że tutaj rozumowanie i argumentacja jest dość prosta, aczkolwiek nie do objęcia rozumem przez niektórych. Mianowicie, jeżeli popatrzymy na sprawę statystycznie, to ludzie do tej pory wymyślili mniej więcej 4000 plus minus. Badacze tu mogą się różnić. Ale przyjmijmy 4000 różnych systemów religijnych, 4000 różnych bogów. No i jeżeli zapytamy pierwszego z brzegu wierzącego, no to on powie, że on wierzy w swojego Boga, tego jednego. To znaczy, że on jest ateistą względem 3999 innych bogów. Zgadza się? Logiczne. To trudno odrzucić ten argument, bo to jest tak logiczne, jak 2 razy 2 równa się 4. Czyli możemy powiedzieć, no dobrze, jesteś ateistą, bo nie wierzysz w kilku tysięcy bogów. Ja też jestem ateistą. Różnimy się tylko tym, że ja nie wierzę w jednego Boga więcej. Co to jest jeden wobec 3999? W zasadzie nie różnimy się prawie wcale. No, trzeba lupy wziąć, żeby wykazać między nami różnicę.
I teraz, jeżeli ty mi powiesz, dlaczego ty nie wierzysz w te 3 tysiące ileś tam bogów, to zrozumiesz wtedy, jeżeli sobie to uświadomisz, dlaczego w nich nie wierzysz, to łatwiej ci będzie zrozumieć, dlaczego ja nie wierzę w twojego Boga, tego twojego jedynego. To jest proces bardzo prosty, aczkolwiek trudny i ludzie niechętnie ten proces podejmują. Ale to jest jedyna ścieżka, bez obrażania, bez epitetów, żeby rozmawiać z człowiekiem wierzącym na temat jego nieuzasadnionej wiary w coś, co nie zasługuje po prostu na wiarę. My staramy się nie obrażać nikogo, nie mówić, że ktoś jest głupi, nie mówić, że Biblia jest głupia. Ja to nie powiedziałem, że Biblia jest głupia. Ja tylko powiedziałem, że została napisana przez ludzi w takich czasach i z takim poziomem intelektualnym i wiedzy i opisu rzeczywistości, że dzisiaj jest to dziecinada po prostu i człowiek racjonalny, a już na pewno wykształcony, nie powinien tracić na to czasu. Jeżeli chce sobie szukać jakiegoś kompasu moralnego, jeżeli chce sobie hierarchię wartości budować, to jest 1500 lepszych pomysłów i dorobek ludzkości, szczególnie od czasów oświecenia, jest na tyle bogaty, na tyle sensowny i na tyle logiczny, na tyle rozumny, że odwoływanie się do starożytnych pomysłów gości, którzy nie wiadomo co pili, co jedli i dlaczego coś napisali, jest po prostu stratą czasu. Ja tu chciałbym, aby zamknąć ten temat starożytnych korzeni i starożytnych pomysłów, polecić wszystkim taką książkę, którą w 70-tych latach zeszłego wieku napisał pan John Allegro. To jest człowiek, który znał kilka języków. Miał dostęp, jako jeden z kilkunastu tylko specjalistów, miał dostęp do badania najświeższych, można powiedzieć, starożytnych odkryć, czyli tych tak zwanych zwojów z nadmorza martwego. Czyli czytał coś, co było do tej pory niedostępne i niedostępne było przede wszystkim dla Kościoła. I oni tam szukali źródeł, skąd się w ogóle brały starożytne religie w tym rejonie Morza Śródziemnego, skąd ludzie mieli takie pomysły. Przecież to nie było tak, że oni sobie dzisiaj rano wstali i pomyśleli, dobra, no to wymyślmy jakąś religię. No może to będzie judaizm, może to będzie chrześcijaństwo. No nie. Oni czerpali z przeszłości, czerpali z doświadczeń swoich przodków i tutaj można sięgać tysiące lat do tyłu, do Sumerów nawet, gdzie najróżniejsze kulty i rozważania ludzi, i dlaczego świeci słońce i deszcz pada, a ziemia rodzi płody, to były kluczowe pytania. I w tamtych czasach, na tamtym terenie ludzie wymyślali najróżniejsze kulty, najróżniejsze obyczaje. I co ciekawe, John Allegro poświęcił całą książkę na to, żeby pokazać, że w chrześcijaństwie jest mnóstwo ewidentnych, dobitnych śladów na to, że chrześcijaństwo mocno zaczerpnęło z tych misteryjnych kultów krwi i kultów płodności, które w czasach starożytnych, na tamtych terenach funkcjonowały i kwitły. Także chrześcijaństwo to nie jest coś wyssanego z palca, tylko to jest jakby efekt synkretyzmu, nakładania się wielu kultur na siebie przez tysiąclecia. Po Sumerach byli Persowie, po nich następni Babilończycy, potem jeszcze gdzieś tam się przyplątali Grecy z Aleksandrem Wielkim, potem Rzymianie i to wszystko w tym kociołku się tak zamieszało, że to, co wyszło i dzisiaj możemy sobie poczytać w Ewangeliach, to jest efekt absolutnie niezrozumiały dla człowieka, który nie zna tej historii, nie zna starożytności. No, tu się zgadzamy, tu się zgadzamy. Ja szybko może doczytam, czy przeczytam to, co znalazłem na ten temat. Mianowicie John Marco Allegro między innymi opisał to, o czym mówisz, w książce The Sacred Mushroom and the Cross,
co na polski pewnie da się przełożyć jako Święty Grzyb i Krzyż, gdzie wywodząc, pokazując, że to wszystko gdzieś tam ma swoje źródła w kulcie płodności, a przeżycia religijne opisane w Biblii następowały prawdopodobnie po spożyciu grzybów i innych środków halucynogennych. Tyle Dokładnie. Mówi Wikipedia. No i oczywiście to się spotkało z ostracyzmem środowiska historyków religii, tych, no takich powiedziałbym, kościelnych. No a z drugiej strony zyskało no, liczne grono fanów łącznie z tobą. Jak rozumiem, doda prawdopodobnie jako osoba oczytana pewnie do tego Allegro sięgnęła. I to, co powiedziała, było cytatem, więc ten sąd, który ją skazywał za naruszenie uczuć religijnych, był, zdaje się, po prostu ten sędzia niedouczony, bo wystarczyło sięgnąć do literatury i to znaleźć. Więc rozumiem jakby to, co mówisz, w tym sensie, że jakby trudno to traktować jako taki zapis, jakby to powiedzieć, natchniony, który, tak jak to jest interpretowane, w istocie nie jest efektem działania człowieka, tylko to jest tekst objawiony, tak, że ci skrybowie to w istocie zapisywali to, co niejako im Bóg dyktował. To rozumiem, że ty się z tym nie zgadzasz, ty raczej jesteś skłonny wierzyć, że oni korzystali z rozmaitych środków wpływających na ich psychikę i stąd te wszystkie wizje i tak dalej. No, Witkacy też tak eksperymentował, prawda? Nawet zapisywał, po jakich narkotykach, który obraz namalował, więc to jakby jest w kulturze spotykane, choćby właśnie w przypadku Witkacego. Ale ja mam wrażenie takie, że jak ty tak argumentujesz, to cały czas jesteś w takim zwarciu z, jakby to powiedzieć, z ludźmi religijnymi. I nie tyle to jest taki racjonalizm, który by nam wskazywał właściwie, jak rozwiązywać nasze problemy. Moim problemem do niedawna było to, że nie miałem drogi, która by umożliwiała im podjeżdżanie do mojego domu. A jeszcze inaczej, był kawałek drogi i był spór pomiędzy władzami powiatu i gminy, kto ten brakujące 200 metrów powinien się tym zająć, żebyśmy tam nie niszczyli swoich samochodów, tak? Na tych nieszczęsnych wybojach. No to są takie problemy, z którymi spotykamy się na co dzień i myślę, że nie trzeba tutaj mieć doktoratu, żeby je rozwiązać, tak? I mam pytanie, na ile to, co robicie, już abstrahując właśnie od orzekania, na ile Pismo Święte, czy Biblia, czy różne tam takie rzeczy są prawdziwe, nieprawdziwe, na ile tam Bóg jest wymyślony, na ile niewymyślony, to zostawmy. Mnie chodzi o to, że jak rozumiem sens waszego działania społecznie, to on polega na tym, tak jak przynajmniej ja to odczytuję, że wy próbujecie wskazywać na szkodliwość pewnych, jakby to powiedzieć, postaw religijnych, ludzi, którzy się podporządkowują nakazom, które no, de facto pochodzą, no, niby to są jakieś prawa wyłonione z tych tekstów, czy prawa naturalne i tak dalej, ale to jest kwestia pewnej konwencji tak naprawdę. W istocie to, co dzisiaj jest prawem, jest zupełnie inne niż to, co było prawem, nie wiem, w XVII wieku. Palono czarownice, tak? To było w systemie prawnym i to absolutnie się zgadzało jakby z ówczesnymi przekonaniami i tak dalej. Więc miało to przełożenie na jakby zachowania wszystkich ludzi. I tutaj chciałbym, żebyśmy w tę stronę poszli w naszej rozmowie, bo wydaje mi się, że jakby to powiedzieć, bardzo wiele osób nie traktuje religii jako takiego systemu, który ma im odpowiadać na te pytania takie właśnie teologiczne, tylko jakoś tak podporządkowuje się tym nakazom, a z drugiej strony ma takie poczucie dyskomfortu, że te nakazy są w sprzeczności z, no jakby to powiedzieć,
postępem nauki, czy w ogóle potrzebami życia społecznego. No, ten strajk kobiet na przykład, tak? Ten bunt wobec tego zakazu aborcji w przypadku embriopatologicznego schorzenia. No to to chyba powinno być, tak mi się wydaje, takim terenem, gdzie państwo jakby wykażą, że to nie powinno tak być, a przynajmniej jest to dyskusyjne. Ale żeby do tego dojść, ja bym chciał pokazać coś, co wydaje mi się interesujące, o czym nie powiedziałeś, że wasze szerzenie, że tak powiem, dobrej nowiny, że użyję tu takiego języka religijnego, tej waszej dobrej nowiny, ma charakter spektakularny. I tutaj bym poprosił, żeby nasz realizator puścił taką zajawkę, taki klip ukazujący, no, jakby to powiedzieć, zachęcający do uczestniczenia w dniach ateizmu. Bo rozumiem, że dni ateizmu służą do propagowania tej dobrej nowiny. Michale, prosimy o projekcję. Zapraszamy na Dni Ateizmu 2019, a w programie Pedofilia w teorii i praktyce, czyli spotkanie z Markiem Lisińskim i jego fundacją Nie Lękajcie Się. Przyjdziesz do mnie w sobotę, mam fajny prezent, który przyda się mamie, ale pamiętasz o naszej tajemnicy, prawda? Rozmowa z Tomaszem Sekielskim o jego nadchodzącym dokumencie Tylko nie mów nikomu. Projekcja dokumentu o pedofilii we francuskim kościele katolickim. Ateiści kontra biblijny nakaz czynienia sobie ziemi poddaną. W sobotę 30 marca zapraszamy na Marsz Ateistów. Wyruszamy spod pomnika Kopernika na krakowskim przedmieściu i idziemy na rynek Starego Miasta, gdzie odbędzie się inscenizacja Ścięcia Kazimierza Łyszczyńskiego. W roli Łyszczyńskiego Waldemar Kuchenny. Po marszu Agnieszka Wołk-Łaniewska z tygodnika NIEM zaprasza na spotkanie z kobietami niepokornymi, od lat niezłomnie walczącymi o świeckość. Barbarą Łabutą, Danutą Waniek, Joanną Senyszyn i Joanną Schering-Wielgus. Zgodnie z tą metodologią podajemy wskaźniki. Ponadto kreatywne statystyki Kościoła katolickiego. Ateizm Stanisława Lema. Sojusz tronu z ołtarzem, czyli ateizm w Polsce po 89 roku. Piotr Szumlewicz i wszystkie grzechy Jana Pawła II, Ojca Nieświętego. Biblia a rozum, czyli Świadkowie Jehowy są wśród nas. Czekamy na Was w dniach od 29 do 31 marca w Warszawie. Szczegóły w opisie filmu. Wasza koalicja ateistyczna. No właśnie, wydaje mi się, że ten zwiastun sprzed kilku lat, to 2019 rok był, ale niezależnie od tego, że to było parę lat temu, no to ten zwiastun jest jakby aktualny w sensie pewnej propozycji intelektualnej. Niewiele się zmieniło w Polsce. No właśnie. I chodzi mi o to, że w tym zwiastunie nie ma mowy o tym, czy Biblia jest taka, czy śmaka, czy tam Bóg jest, czy go nie ma. Raczej są konkretne zjawiska społeczne, które no, warto opisać, warto analizować, po to, żeby zobaczyć, na ile korzystanie z religii jako uzasadnienia dla działań politycznych, prawnych jest obecne w naszej rzeczywistości i gdzie ono jest dobre, gdzie ono jest złe, gdzie nas, że tak powiem, wzbogaca, a gdzie nam coś zabiera. Także ten zwiastun wydaje mi się ciekawy i ta inscenizacja, którą Państwo robią na rynku Starego Miasta, jest taką formą, no, jakby to powiedzieć, atrakcyjną po prostu. Tam jest generalnie widowisko. Można to traktować jako pewnego rodzaju taki uliczny teatr.
I jakbyś mógł o tym powiedzieć, tak? Już zostawmy te, że tak powiem, inne wątki, natomiast spróbujmy zastanowić się nad tym właściwie, o co, po co wy wspominacie tego Łyszczyńskiego. Zgadzam się, że to, co się dzisiaj dzieje i to, z jakimi problemami dzisiaj mamy, jest najistotniejsze, najważniejsze. Natomiast powracanie do kwestii biblijnych czy kwestii dogmatów Kościoła jest jakby taką naszą reakcją, kiedy ktoś o mocno zamulonym umyśle jednak wyciąga jakiś argument, który kształtuje jego postawę. I jeżeli się nie użyje ostrego słowa, nie da mu bardzo ostrej reakcji, to on jest w stanie właśnie ustawiać nas w ten sposób, że on wie lepiej i że jego 10 przykazań i jego biblijne wytyczne będą rządziły naszym dzisiejszym życiem. Dlatego ja świadomie używam czasami ostrzejszych słów i takich reakcji, które chcą przywołać jakby do porządku, chcą zmusić mózg do funkcjonowania w jakby w trybach 21-wiecznych. To, co my pokazujemy na rynku Starego Miasta, czyli egzekucja Kazimierza Łyszczyńskiego, to jest też taka szpilka, to jest też taki sygnał do społeczeństwa, że my nie jesteśmy tacy świetni, tacy światowi, tacy wykształceni, bo jeszcze 300 lat temu w Polsce zapowiedzenie, że Boga nie ma albo że jestem ateistą, ludzi ścinano i palono na stosach. My nie jesteśmy wbrew pozorom krajem takim super nowoczesnym i tolerancyjnym. To jest taka piosenka, którą się wciska ludziom. Nie ma wiele związku z prawdą. Mamy swoje grzechy od średniowiecza po II wojnę światową. Oczywiście to nie jest popularne, żeby tak mówić, bo Polacy oczywiście są najpiękniejsi i najmądrzejsi na świecie, ale uświadomienie ludziom, że mieliśmy też myślicieli, filozofów, którzy już 300 lat temu byli w stanie racjonalnie myśleć i byli w stanie analizować rzeczywistość. To jest coś, czym powinniśmy się chlubić, tak jak chlubimy się Kopernikiem czy Marii Curie-Skłodowską. Tak samo Łyszczyński jest w naszym, że tak powiem, chociaż to nie jest tak do końca Polak, bo on się na Białorusi rodził, ale mówi po polsku, służył pod Sobieskim, był dzielnym żołnierzem przy okazji, więc powinien mieć pomnik, myślę, że 10 razy większy niż ten, który ostatnio powstał na Placu Zwycięstwa w Warszawie. Na pewno na to zasługuje, bo powinniśmy być dumni z tego, że potrafimy myśleć racjonalnie, a Łyszczyński to potrafił. Marsz ateistów i inscenizacja na rynku Starego Miasta to jest jeden z elementów tylko trzech dni Dnia Ateizmu i od 10 lat je organizujemy. Przewinęło się przez nasze debaty i przez nasze spotkania kilkudziesięciu mądrych ludzi. Wszyscy łamią głowę nad tym, jak przebić się do polskiego społeczeństwa i doprowadzić do Polski oświecenie, które na Zachodzie miało miejsce kilkaset lat temu. Do Polski ono jeszcze tak do końca nie dotarło w zasadzie, bo mimo według statystyk kościelnych jakieś 23% ludzi nadal chodzi do kościoła w niedzielę. 23% niby dużo, niby mało, nie wiadomo. Ale ten osad, to zamulenie, które funkcjonuje w społeczeństwie i to przyzwolenie władzy i zbratanie się, takie zblatowanie z Kościołem, ma bardzo nieprzyjemne skutki. No, jeżeli mówimy o dniu dzisiejszym, jest taka sytuacja, że jest susza w kraju. No to czego mogą oczekiwać ludzie? Że władza podejmie jakieś środki zaradcze, pomoże, coś ruszy głową i pomoże ludziom. A co się dzieje dzięki temu zamuleniu umysłów? No, Sejm zbiera się, żeby wznosić do nieba modły o deszcz. To jest to zamulenie, o którym my na co dzień nie rozmawiamy i nie mówimy, ale ono funkcjonuje gdzieś w tle. Jeżeli minister Czarnek, który odpowiada za edukację, mówi, że
Tak naprawdę to najważniejszym celem szkoły to nie jest to, żeby ludziom włożyć do głowy współczesną wiedzę, żeby przygotować młodzież do radzenia sobie ze współczesnością i z życiem, z tymi trudnymi sytuacjami ekonomicznymi, technicznymi i tak dalej. On twierdzi, że najważniejszym celem szkoły to jest przygotowanie pacjenta do życia wiecznego. No to przecież to jest efekt tego zamulenia, niczego więcej. Jeżeli kobietom odmawia się praw, bo uważa się, że to jest inkubator, że to jest jakieś stworzenie drugiego czy trzeciego rzędu, że tu mężczyzna będzie decydował, czy ona może zarządzać swoim ciałem, czy ona może decydować o tym, co się tam w jej brzuchu dzieje, to będzie decydował ksiądz albo inny prokurator. To jest ewidentne zamulenie religijne, które ma swoje korzenie w starożytności. Jak można długo mówić i bębnić, żeby ludziom przemówić do rozsądku i żeby zaczęli myśleć racjonalnie? To trzeba powiedzieć wprost. Tutaj mamy do czynienia z religią. Religia jest źródłem, największym źródłem zła. Jeżeli sobie tego nie uświadomimy i nie wyrugujemy tych wszystkich zamuleń z naszego życia, czyli krótko mówiąc, nie zwalczymy tych zasad, które czynią nasze państwo nie państwem świeckim, tylko państwem na poły wyznaniowym, to będziemy mieli codziennie na każdym kroku tego typu historię i będziemy się głowić, dlaczego my tego nie możemy przebaczyć. Ano właśnie dlatego, że jest wielopokoleniowe zamulenie umysłów i Kościół ma taką pozycję, jaką ma, a politycy, którzy chcą się podlizać biskupom, ustanawiają nam takie prawo i tak rządzą tym krajem, żeby Kościół ich poklepał. Jeżeli najważniejszy urzędnik w tym kraju, prezydent, rzuca się na chodnik, żeby podnieść wafelek, to ja się pytam, czy my jesteśmy poważnym krajem? Być może dla niego to jest ważne. Proszę uprzejmie. Ja nie neguję, że on może mieć jakieś swoje wartości i jakby swoje świętości. Niech sobie ma. Ale jeżeli to jest element polityki państwa i głowa państwa w ten sposób się zachowuje, to ja już się nie zgadzam. Jeżeli cały rząd, albo prawie cały rząd z przyległościami jedzie do Torunia i urządza sobie potańcówkę z panem Tadeuszem Rydzykiem, trzymając się za rączki, śpiewają Alleluja, no to ja się pytam, kto tu rządzi? Kto tu ma rację bytu? Kto tu steruje jakby i ustawia priorytety społeczne? Bo na pewno nie facet, który wyciąga ostatni wdowi grosz i żeruje na biednych staruszkach, które co miesiąc mu przesyłają jakieś pieniądze, a on sobie za to buduje jakieś dzieła, jak on to mówi. Jeżeli oszust i taki przekręt jest w stanie sterować członkami rządu, najwyższymi urzędnikami, to skóra cierpnie, w jakim kraju my żyjemy. I my musimy sobie uświadomić to, wyraźnie mówić i podkreślać, że za tym wszystkim jest jedno wielkie podglebie. Tym podglebiem jest religia. I no nie ma innego wyjścia. Trzeba brutalnie powiedzieć, że trzeba odłożyć na półkę z dziełami fantazy wszystkie dzieła religijne i powiedzieć tak, my tu budujemy, musimy zbudować świeckie państwo, świeckie społeczeństwo, które szanuje rozum, szanuje człowieka, jest racjonalne i będziemy walczyć o to, żeby nie zabobony i przyszłe życie były naszym najważniejszym priorytetem, tylko dobrostan społeczeństwa tu i teraz, na tej ziemi, bo nasze życie to nie jest próba generalna. To jest jedyne to, co mamy. Powtórki z tego nie będzie. Jeżeli zmarnujemy to życie na opowiadanie bajt i marzenia o przyszłym życiu gdzieś tam w niebie, to po prostu no zmarnujemy to życie po prostu. No tak, ale to ja rozumiem intencję, która, no tak ją odczytuję,
jest taka, że chodzi o to, żeby życie polityczne, życie społeczne, struktury państwa nie były, jakby to powiedzieć, używałeś takich sformułowań troszkę, powiedziałbym, trywialnych, zblatowane, czy jakoś tam połączone. Mówi się ładnie, sojusz tronu i ołtarza. No tak, ale to jakby to powiedzieć... Średniowieczne określenie, ale dzisiaj niektórzy go stosują. Tak, tak, tak. Ale czy jakby droga do... Bo państwo ma mnóstwo wad. Niewątpliwie. Nasze państwo jest tak jakoś dziwnie skonstruowane, że widać, że co chwila jest jakaś wpadka. Teraz nie ma węgla, tak? Za chwilę się okaże, że przez to, że będziemy palili byle czym, to po prostu mnóstwo ludzi umrze przez smog i tak dalej. To jest system takich naczyń połączonych i to jest nieudolność rządzących, którzy nie przewidzieli oczywistych rzeczy, tak? Czy to ma wiele wspólnego z religią? Bo czy to nie jest trochę tak, że ja rozumiem, że na czym wy się skupiacie, ale czy to nie jest tak, że wy jakby widzicie tylko ten jeden wąski wycinek? Bo przecież korupcja, można nazwać to taką polityczną korupcją, to co opisywałeś, nie dotyczy tylko osób duchownych, tak? To dotyczy także bardzo wielu, no to widać jakby co się dzieje, prawda? I wcześniej, i teraz, i tak dalej, bardzo wielu osób sprawujących władzę i spółek, stanowisk, ludzi związanych z aparatem władzy i tak dalej. Czy wy przez to, że tak się skupiacie na tym takim bardzo radykalnym krytykowaniu, ale w istocie trochę, sam powiedziałeś, że to było takie zaczepne, takim prowokacyjnym w stosunku do tych wszystkich tak zwanych wartości religijnych, czy to nie jest tak, żeby przez to sobie zrażacie ludzi, którzy mogliby być waszymi sojusznikami w takiej bardziej, powiedziałbym, istotnej reformie tego wszystkiego? Bo jak popatrzysz na kraje, gdzie, tak mi się wydaje, te sprawy są ułożone troszkę mniej koślawo, tak? Czyli kraje demokracji zachodnich. Nie mówię o Stanach Zjednoczonych, bo tam też jest dosyć osobliwie i są stany, w których zdaje się Darwin jest zakazany i kreacjonizm jest podstawową jakby teorią na temat w ogóle powstania życia i tak dalej, tam minister Czarnek czułby się doskonale, tak? Więc zostawmy Stany na boku, natomiast Europa Zachodnia, kraje takie jak Francja, gdzie jest bardzo wyraźny oddział Kościoła od państwa, czy państwa skandynawskie, gdzie to działa troszkę inaczej, ale efekt jest taki sam, tak? Tam nie ma w ogóle takiego wpływu religii na życie społeczne i go być nie może. I czy nie należy się zastanowić nad tym, jak do tego doszło, bez, jakby to powiedzieć, no, obrażania tych ludzi wierzących. Bo wydaje mi się, tak przynajmniej ja to odbieram, że używanie takich dosyć mocnych słów potępiających te wszystkie postawy religijne, powtarzałeś na przykład słowo, że zamuleni czy jakoś, powoduje, że ci ludzie się nastroszą. Tak, tak mi się wydaje, że nawet jak widzą te wszystkie wady tego naszego systemu społecznego i byliby skłonni pójść za tymi, którzy powiedzą, to my zmieńmy to na nieco bardziej takie sprawiedliwe, no to jak poczują, że tutaj są obrażani, no to tak, tacy będą bardzo mało chętni, żeby słuchać dalej, tak? Bo na przykład z tym Wyszyńskim, no przecież było tak, wtedy system prawny taki był, jaki był, w związku z czym zgodnie z prawem go skazano, ale przyczyną tak naprawdę nie był jego ateizm. Tak jak ja pamiętam tę historię Wyszyńskiego, bo co poczytałem, to było tak, że sąsiad zdaje się pożyczył Wyszyńskiemu pieniądze, ten nie chciał oddać i po to, żeby się pozbyć kłopotu z Wyszyńskim, który by być może wygrał w sądzie przeciwko niemu, to złożył donos, wykorzystując to nieszczęsne prawo, które i zresztą wykradł ten traktat Wyszyńskiego i tak dalej, i tak dalej. Że gdyby nie sąsiad, który po prostu był złym człowiekiem i oszustem, to by w ogóle do tego nie doszło. Tak? Wyszyński dalej by sobie żył i ten swój traktat, że tak powiem,
trzymał w szufladzie, a potem może byśmy go w ogóle mogli przeczytać, bo teraz zdaje się go w ogóle nie ma. To też jest tak jak z różnymi innymi dokumentami, że znamy to z tej relacji tych biskupów, którzy to potępiali, tak? No to jakby rzucam tutaj pytanie, czy wy nie błądzicie, czy nie stajecie się jak gdyby taką stroną na tyle trudną do czy wasze postulaty są na tyle trudne do zaakceptowania przez pewnego rodzaju takie radykalne słownictwo i taką postawę nietolerancyjną. Wszystko jest czarno-białe. Świat nie jest czarno-biały. Ludzie mają potrzeby religijne, to historia ludzkości pokazała. Czasem one są realizowane w dziwny sposób, czasem dosyć powiedziałbym nawet pozytywne. Tak? Były takie komuny, one były zresztą tępione przez ten kościół instytucjonalny. Były bardzo różne formy religijności i poza chrześcijaństwem istnieją też takie bardziej sympatyczne, bym powiedział, mniej krwiożercze. No czy nie powinno być tak, że wy się skupicie jakby na pozytywnym czymś, a nie ciągle wytykaniem, że to jest głupota, zamulenie i tak dalej. Co na ten temat powiesz? No kilka wątków tutaj wrzuciłeś. Może tak, po kolei. Łyszczyński nie byłby ścięty, nie byłby zabity, gdyby nie biskupi, którym nie podobało się dzieło, które napisał. Bo oni byli w komisji, która go skazywała, a że dostali ten materiał i tą księgę od człowieka, który kierował się innymi pobudkami, to nie jest istotne w całej sprawie, no bo ludzie z różnych dziwnych, brzydkich pobudek działają. Natomiast wydźwięk całego zdarzenia jest taki, że został skazany za to, że napisał książkę, że Bóg nie istnieje. Po prostu. Takie były czasy i taki był efekt jego myślenia i jego pisania. Stąd został przez nas przyjęty jako taki symbol, jako taki prazałożyciel myśli ateistycznej w Polsce. Czy my powinniśmy się zajmować szerszym spektrum i czy nie powinniśmy ludzi wierzących traktować bardziej pobłażliwie, głaskać, nie używać ostrych słów? Pewnie moglibyśmy, ale my nie jesteśmy ONZ-em, my nie jesteśmy Partią Zielonych, my nie naprawiamy całego świata. My przyjęliśmy filozofię, że jednym z największych źródeł zła i nienawiści w ludzkim społeczeństwie jest religia. Po prostu. I jeżeli najpierw nie uporamy się z tym złym korzeniem, to ludzka cywilizacja nie będzie się mogła właściwie rozwijać. I my nie jesteśmy nawet partią polityczną. Wśród nas są ludzie o różnych poglądach. My nie dyskutujemy na kwestie polityczne, bo byśmy się nie dogadali, tak jak politycy się nie dogadują, bo mają różne pomysły na rozwój społeczny i na politykę. My mamy jeden wspólny mianownik. Wyrugować zło, jakim jest religia. Jeżeli będziemy państwem świeckim i do władzy będą dochodzili ludzie nie namaszczeni przez biskupów, tylko ludzie mądrzy, ludzie racjonalni, ludzie uczciwi i ludzie przyzwoici, to jest nadzieja, że ich pomysły na gospodarkę, na zarządzanie społeczne, na to, co się będzie działo z nami, naszymi dziećmi, mają szansę wykreowania lepszego bytu. I to jest takie proste myślenie. Odetnijmy przynajmniej jedno źródło zła, bo nas jest niewielu, my jesteśmy wolontariuszami, nie mamy żadnych pieniędzy, nikt nam nie daje żadnych pieniędzy, utrzymujemy się z własnych składek i zrzutek tak zwanych. Gdyby się władza dowiedziała, co my robimy, to nie jest wykluczone, żeby nas chciała pozamykać. My się z tym też liczymy, że my idziemy tej obecnej władzy w poprzek. Przyjdzie nowy, racjonalny rząd, może nas poprze, nie wiem. Ale mówię, my nie mamy ambicji, żeby ulepszać ten świat na wszystkich frontach, walczyć z ociepleniem, walczyć z rasizmem i tysiącem plag, które trapią ludzkość. Nie. My zidentyfikowaliśmy jedno bardzo poważne, bardzo istotne źródło nienawiści, podziałów i zła. I z tym źródłem walczymy.
po prostu, tak jak umiemy. I nie mamy zamiaru nikogo głaskać, nikogo pocieszać i mówić mu, tak, ty dajesz na tacę, popierasz organizację przestępczą, ale ponieważ jesteś fajny facet, to chodź sobie do kościoła i rzucaj te pieniądze, niech się Watykan jeszcze bardziej napasie. Nie możemy tego robić. Musimy powiedzieć brutalnie, słuchaj człowieku, jeżeli myślisz o tym, żeby jutro było lepsze, żeby twoje dzieci, twoja żona, twoja przyjaciółka nie były prześladowane, to musisz stanąć z nami w jednym szeregu do walki z tą organizacją przestępczą. Musisz przestać dawać im pieniądze. Musisz przestać chrzcić dzieci, wysyłać dzieci na religię, brać ślub kościelny, brać pogrzeb z księdzem. Można to zrobić pięknie, wzniośle, bez księdza. I będziesz miał lepsze życie, tak jak my, ateiści, to życie oceniamy. To jest takie proste. No tak, tylko jakby skuteczność waszego działania, a rozumiem, że wam na skuteczności zależy, nie wydaje się bardzo duża, patrząc na przykład na to, że wśród osób, ja tam poszedłem kiedyś raz czy dwa razy, żeby zobaczyć tę ceremonię i też zajrzałem na te dni ateizmu, w sensie tych wykładów, które tam były prowadzone, osób młodych tam jest stosunkowo niewiele. Podobnie zresztą jak na protestach, tych, które były przeciwko władzy PiS-u, szczególnie w tych pierwszych latach, kiedy były te wielkie manifestacje KOD-u. A niezależnie od tego, kto ma rację i gdzie jest moralna racja, no to faktem jest, że jeśli młodzi ludzie się nie zaangażują w jakieś działanie, no to perspektywy są stosunkowo niewielkie, tak? Bo kalendarz PESEL mówi o tym, kto będzie miał władzę za 5, 10, 15 czy 20 lat, niezależnie od naszych chęci. W związku z tym, czy wy sobie nie zastanawiacie się nad tym, co w waszej ofercie jest nie takie? Nie wiem, czy to akurat ten radykalizm w słowach, czy coś innego. Może za mało elementów pozytywnych, może jeszcze coś innego, ale czy macie w ogóle taką refleksję? Co powoduje, że ta młodzież, mimo że się masowo w tej chwili wypisuje z lekcji religii na przykład, tak, że nie przestrzega tych wszystkich kościelnych zasad, że do kościoła chodzi coraz rzadziej i tak dalej, i tak dalej, no to jakby nie ma takiego jakiegoś wielkiego ruchu ateistycznego. I jak rozumiem, ale to mnie popraw, nie macie młodzieżówki w waszej organizacji. No to jak to właściwie jest? My nie jesteśmy partią polityczną, młodzieżówki faktycznie nie mamy. Nie jesteśmy w stanie wyprowadzić na ulicę 100 tysięcy ludzi. I nie wiem, czy to jest w ogóle potrzebne, bo nie wiem, czy to jest adekwatne porównanie, ale są takie środowiska jak chociażby kobiety, czy środowisko LGBT, które było w stanie wyprowadzić na ulicę setki tysięcy ludzi i robi to co jakiś czas. No jaki jest efekt? Prawo aborcyjne jest gorsze niż było. LGBT do dzisiaj nie ma żadnego prawodawstwa, które by wychodziło naprzeciw ich oczekiwaniom. Czyli tu wydaje się, że jakby clue, to pomysł na to, żeby tysiące ludzi wygonić z domu i zaproponować jakieś hasło, to nie jest jeszcze rozwiązanie problemu, który my mamy. Można powiedzieć przekornie w ten sposób. Są takie kraje, historycznie rzecz biorąc, ostatnie dziesięciolecia pokazują, że rewolucja październikowa już chyba się nie powtórzy, że masy nie zmienią systemów społecznych i nie poprzewracają jakby relacji czy polityki. Potrzebna jest charyzmatyczna grupa przebojowa, ludzi zdecydowanych na coś i mających pomysł. Wystarczy, no, popuśćmy wodze fantazji. Wyobraźmy sobie, że prezydentem Polski nie jest człowiek, który spędził większość swojego życia młodego na klęczkach. Wyobraźmy sobie, że premierem tego rządu jest ateista. I oni dobierają sobie ludzi.
za 3 lata jest pozamiatane. Pozamiatane tak jak na przykład w Hiszpanii. Atatürk, który doszedł do władzy w Turcji, zrobił świeckie państwo z grupką ludzi. Tam nie trzeba było żadnego wielkiego ruchu i tysięcy pochodów. On podstawił pociąg i do tego pociągu wsadził całe towarzystwo tych wszystkich bogobojnych mułów i tak dalej i wywalił ich, oni gdzieś tam do Szwajcarii czy gdzieś sobie pojechali. Jednym pociągiem oczyścił cały kraj. Uciął hydrze łeb po prostu i zaprowadził świeckie państwo. Także nie wiem, czy my powinniśmy tutaj walczyć o to, żeby tysiące młodych ludzi do nas przystępowało, bo oni tego nie chcą. Oni siedzą w domu, oni nie chodzą nawet na manifestacje Platformy Obywatelskiej czy PiSu. Dzisiaj młodzi ludzie inaczej kombinują, inaczej myślą, gdzieś tam szaleją w internetach. Pozytywne jest przynajmniej to, że się wypisują z religii. To znaczy, że myślą, a jak myślą, to ich wnioski na pewno będą takie jak nasze wnioski. Tak? O to się nie martwię. Tylko żeby zaczęli myśleć. I przyszłość jest taka, że my nie będziemy sobie stawiać ambitnych jakby takich celów, żeby na nasze imprezy przychodziło tysiące ludzi. Ważne, żeby przyszło 5 mądrych decydentów i oni są w stanie zmienić bieg historii. Gdybyśmy na miejsce prezesa PiSu podstawili innego człowieka, to wyobraźmy sobie, przy jego możliwościach dzisiejszych, zamiast w złą stronę, mógłby pociągnąć kraj w dobrą stronę. I po co się szarpać, kiedy wystarczy podmienić jednego człowieka? Może tak trzeba myśleć. I my jesteśmy, no nie chcę powiedzieć, że jesteśmy organizacją, stowarzyszeniem elitarnym, ale my nigdy nie będziemy mieć tysięcy członków, dlatego że ludzie są wygodni, ludzie chcą siedzieć w domu i mówią, a samo się to jakoś załatwi. Na całym świecie coraz bardziej kraje się laicyzują. Mamy przykład Norwegii, czy Szwecji, czy Danii, gdzie tam do kościoła chodzi 5% ludzi albo i mniej. Tam w ogóle nie ma tego tematu. Nawet w Czechosłowacji do kościoła chodzi pewnie ze 3% ludzi. To jest 100 kilometrów od naszej granicy. Więc może lepiej sobie zagrajmy w jakąś grę na komputerze, a to się samo załatwi. Mnóstwo jest takich ludzi i czy my będziemy do nich mówić pięknym językiem i głaskać ich po głowie i chwalić za to, że są leniwi, czy powiemy do nich, słuchaj, jeżeli chcesz, żeby twoje dzieci, twoje wnuki miały lepsze życie, to musisz się ruszyć i razem z nami walczyć ze złem. Bo obojętność jest najlepszą pożywką dla zła. Tam, gdzie zło rozkwita, tam po prostu porządni, dobrzy ludzie są obojętni. I to jest taki efekt. Nas jest grupka, niewiele możemy, że tak powiem, zamieszać, niewiele możemy przekazać, bo w tym nawale informacji w internecie i w różnych mediach ciężko jest się przebić, jest taki szum, i taka ilość informacji, że oglądalność nawet najmądrzejszych kanałów na YouTubie, jeżeli ktoś ma 5-10 tysięcy jakby członków, to jest mistrzem świata. No więc to jest drobiazg. 38 milionów ludzi w Polsce jest. Jak się przebić do tych milionów? Nie wiemy. Nie wiemy. To się przyznaje, że nie wiemy, w jaki sposób się przebić. Znaczy pomysł jest... Jest kilka pomysłów, ale one są nierealistyczne, bo w tym kraju trzeba zrobić po prostu zadymę, żeby się przebić. Górnicy jak palili opony, to natychmiast rząd ich zauważył, prawda? Taki mamy układ, takie mamy społeczeństwo, taki mamy klimat, można powiedzieć, że normalne, mądre przemówienie, sensowne słowa nie przebijają się łatwo. Gdyby ktoś zrobił chucpę, to by się łatwiej przebił, ale na razie nie mamy na to ochoty. My apelujemy tam, gdzie się da. Przede wszystkim staramy się przebić do rodziców, żeby zacząć na początku, nie popełnić podstawowego błędu na dzień dobry, nie posyłać dzieci na religię. I to następne pokolenie zacznie myśleć. A jak zacznie myśleć,
to dojdzie do prostego wniosku, że jedynym sensownym oglądem świata jest ateizm. No tak, bardzo brzmi to, jakby to powiedzieć, religijnie w moim uchu. To znaczy, z jednej strony rozumiem założenia i rozumiem krytykę, natomiast takie stawianie sprawy w sposób zero-jedynkowy jest do pewnego stopnia bliskie tym misjonarzom, którzy twierdzą, że znają prawdę objawioną i że nie ma co z nią dyskutować. Tak trochę to mi to przypomina. Ale jeśli popatrzysz na to, co się wokół nas stało w ciągu ostatnich kilku lat, to może warto, żebyśmy jeszcze się do tego odnieśli i wtedy mi powiesz właśnie, czy wy macie, może nie wiem, w planie, czy chcielibyście uczestniczyć w takich, bo ja wiem, wydarzeniach, czy w tego rodzaju akcjach, które no, w szerokim bardzo zakresie uświadamiają ludziom no, to, co w zasadzie jest bliskie temu waszemu przekazowi. Michale, ja bym chciał, żebyś puścił ten forszpan tego filmu, który zrobiłem dla niemieckiej i francuskiej telewizji. Jesień 2020 roku. Polska jest podzielona. Ustawa antyaborcyjna zostaje zaostrzona. Nikt nikomu nie narzuca przeprowadzania tej aborcji, więc nie powinni nam też jej zakazywać. Powinien być po prostu wolny wybór. Kościół katolicki ma inne zdanie. O życiu ma decydować tylko Bóg. Życie zaczyna się od samego początku, od momentu złączenia komórek. Dla części Polaków aborcja jest zbrodnią. Tylko dlatego, że podejrzewamy, że dziecko jest nieuleczalnie chore, zgadzamy się na to, żeby je zabijać. Nawet kobietom, które muszą usunąć ciążę ze względów medycznych, trudno jest znaleźć odpowiednią pomoc. Jest diagnoza jednoznaczna, ciążę należy usunąć. U nas jest to nierealne. Tak wygląda piekło kobiet w Polsce. No właśnie, to jest taki forszpan, początek mojego krótkiego filmu, który na szybko próbował opowiedzieć o tym, co się stało w Polsce jesienią 2020 roku. Ja założyłem, zresztą zgodnie z pewnymi zasadami, które obowiązują w publicznych stacjach telewizyjnych na Zachodzie, że raczej staramy się nie oceniać, tylko pokazać sytuację, jaka jest, z głosami za, z głosami przeciw, a właściwie nie tylko głosami, ale jakby pokazać tych ludzi, dlaczego oni tak myślą, dlaczego tak robią i niezależnie od tego, że możemy być po jednej ze stron, to możemy też próbować pokazać argumenty dwóch stron, żeby widz sam sobie odpowiedział na pytanie. Gdzie ja jestem, co ja wolę i tak dalej. I teraz po co ja tobie to pokazałem i po co tutaj ten przykład przywołuję. Te wydarzenia, które miały miejsce 2 lata temu, mimo że mówi, że to nic nie przyniosło i faktycznie rzecz biorąc, tak jak Trybunał Konstytucyjny ogłosił ten werdykt, tak to zostało. Nie, to jednak jak są sondaże i są próby zbadania opinii społecznej, to miało to ogromny wpływ na opinię społeczną i między innymi spadek politycznych notowań PiS-u z 40% na 30%, a może nawet poniżej 30%, być może jest w jakiejś części wywołany właśnie tamtą sytuacją. Także te wielkie manifestacje, które, tak jak to określiłeś, nic nie dały w takim szybkim, krótkim okresie czasu, w takim szybkim sposobie, na dłuższą metę zmieniają świadomość społeczną. I czy to nie jest tak, że jeśli chcecie coś osiągnąć, to powinniście myśleć właśnie o takich, no nie wiem, bardziej spektakularnych, czy dalej docierających akcjach. No, kariera filmów, czy to Claire, czy to Braci Sekielskich na temat pedofilii, gdzie ileś milionów ludzi to obejrzało, pokazuje, że jest zainteresowanie społeczne.
bo do kina nikt nie chodzi z przymusu, prawda? Mimo że, jakby to powiedzieć, kino wymaga jeszcze tego, że trzeba zapłacić i tak dalej, więc to jest pewien wybór taki konsumpcyjny, czyli najbardziej taki wypływający z chęci człowieka, tak? To nie jest tak, że zostaliśmy nauczeni chodzenia do kina, bo jedni chodzą, drudzy nie chodzą, a w dodatku chodzi raczej ta młodsza generacja. Oglądanie filmu na YouTubie, gdzie było chyba 20 ileś milionów odsłon, no nie wiadomo ile faktycznie było widzów, też pokazuje, że ci ludzie to wybrali, tak? Chcieli te dwa filmy Sekielskich zobaczyć. No to jest niewątpliwy sukces przekazu pewnej informacji, która to informacja chyba z waszego punktu widzenia jest korzystna, tak? Pokazuje no, raczej te negatywne strony niż pozytywne. Może nie wskazuje drogi dobrej poprawy czy rozwiązania problemu, ale przynajmniej mówi, tu jest zło. To zło wygląda tak, tak i tak. Takie są konkrety. No to pytanie, czy wy nie chcielibyście inspirować, współdziałać, czy w jakiś sposób wymyślać jakieś takie działania, które by były właśnie takie, no bo tak to jest trochę nisza, prawda? No to słucham. Zgadzam się. Tak, chcemy docierać do szerszych ludzi, do szerszych mas, że tak powiem, bo to, co pokazał film Sekielski, zresztą pan Sekielski był na naszym panelu w czasie Dnia Ateizmu, pomagaliśmy mu promować ten film w pewnym sensie też. Oczywiście to jest w tą stronę, w którą my myślimy, bo my cały czas jesteśmy po tej stronie barykady, gdzie jest humanizm i racjonalizm, a po drugiej stronie barykady jest ideologia religijna i tutaj ta linia jest dość prosto postawiona, dość wyraziście. Tak samo staramy się pomagać i wspierać wszystkim tym organizacjom kobiecym, które walczą o swoje prawa. Tylko że to nie jest takie oczywiste, bo nie wszystkie panie są w stanie połączyć kropki. Nie wszystkie panie dostrzegają, że źródło, sam początek tego nieszczęścia, które spotyka kobiety, to całe prześladowanie, że ten początek to jest właśnie w religii. Jeżeli one tego nie zrozumieją i one same nie zwrócą ostrza swoich działań przeciwko temu złu, to będą się jeszcze długo mierzyć z taką sytuacją, jaką faktycznie mamy, bo można sobie chodzić, strajkować, opowiadać, wyświetlać filmy, ale ważne jest, kto siedzi na wiejskiej, kto siedzi w trybunale i kto ustala prawo. Jak to będzie czarno na białym napisane, że takie jest prawo, że jest prawo do aborcji, że religia nauczana jest w salkach, a nie w szkole, to będziemy w takiej rzeczywistości jak dzisiaj, żebyśmy nie wiem ile się nagadali i nie wiem ile naprotestowali. Ja oczywiście liczę na to, że kilka milionów widzów Resetu Obywatelskiego dowiedziało się, że jest coś takiego jak Dni Ateizmu, że jest inscenizacja ścięcia Wyszyńskiego, że są w Polsce ludzie, którzy szanują rozum, racjonalizm, humanizm, i że chcemy w Polsce zaprowadzić wreszcie oświecenie, które na Zachodzie funkcjonuje ponad 200 lat. Niech ludzie się dowiedzą, oczywiście. My nie mamy, to skromnie muszę przyznać, my nie mamy pomysłu, jak się przebić do mediów. Nie mamy, bo gdybyśmy byli codziennie rano w telewizji śniadaniowej i tysiące czy miliony gospodyń domowych by słyszały pierwszy, dziesiąty i dwudziesty raz, że ateista to nie jest diabeł wcielony, to nie jest szatan, tylko to jest człowiek uczciwy, przyzwoity, racjonalny, rozumny, no to może by się za jedno, dwa pokolenia coś zmieniło. Zgadzam się, że trzeba docierać do mas. My tego nie potrafimy, nie mamy na to pieniędzy i chyba trochę nie mamy pomysłu. Tu się zgadzam z tobą, że nie mamy dobrego pomysłu, jak się przebić. Nasz kanał na YouTubie ma tam widzów liczonych w tysiącach. No a co to jest w stosunku do wieczności, w stosunku do milionów polskiej populacji? To jest nic. Czy my mamy w związku z tym zmienić naszą politykę? Mowy nie ma. My będziemy mówić wyraźnie. Religia jest źródłem wielkiego zła. Musimy się z tym uporać, musimy zrobić świeckie państwo.
jeżeli nie będzie w ogóle tego podłoża religijnego, jeżeli nie będzie sterowania z episkopatu, to całe prawodawstwo polskie, całe życie polskiego społeczeństwa zmieni się automatycznie. Nie trzeba będzie się boksować z wieloma problemami absolutnie idiotycznymi, z którymi boksujemy się dzisiaj, tylko i wyłącznie dlatego, że ogromna część społeczeństwa, powtórzę to słowo, jest zamulona religijnie. Nie myśli. Jak można odmawiać połowie społeczeństwa praw? Przecież to jest skandal. To się w głowie nie mieści normalnemu człowiekowi. A jednak tak jest. Dlaczego? No bo episkopat mówi, większość Polski to są katolicy. I my tu będziemy wam dyktować prawa. Mimo, że jesteśmy bandą nieprzyzwoitych drani i oszustów. To my będziemy ustalać prawa w tym kraju. A Sejm klaszcze. No więc jeżeli mamy taką sytuację, to musimy podjąć odpowiednie działania, dostosować się do tej sytuacji. Co my możemy dzisiaj zrobić jako mała grupka wolontariuszy bez pieniędzy? Możemy sobie pogadać. No i gadamy. Tyle możemy. No tak. I wydaje mi się, że jakby to powiedzieć, macie świadomość, no sam to przed chwilą powiedziałeś, że możecie pogadać i tak dalej, ale że skuteczność tego poza no, waszym osobistym zaangażowaniem, które wam daje poczucie spełnienia misji, tak, ta skuteczność jest stosunkowo niewielka, mówiąc delikatnie. Jeśli popatrzymy na te społeczeństwa, gdzie religia nie dominuje w sensie politycznym, ale absolutnie nie jest prześladowana, nie jest elementem takim no, uważanym za zło, to tam zwykle jest wyższa stopa życiowa, tam zwykle te mechanizmy, które powodują, że społeczeństwo dobrze działa, są w jakiś sposób wypracowane. Tak? I patrząc na te społeczeństwa, to być może można by wyciągnąć jakieś wnioski, jaka jest droga i czy rzeczywiście tą drogą nie powinna być jakaś forma porozumienia. No skoro tak wiele osób, tak duża część polskiego społeczeństwa, nawet jeśli to jest 20 parę procent, tak, jest głęboko religijna, no bo chodzi do kościoła, tak, i tam uczestniczy, praktykuje, nawet może więcej, to odrzucenie możliwości porozumienia z tymi ludźmi, czy to nie jest po prostu błąd? Czy nie powinniście trochę podchodzić do tego bardziej, jakby to powiedzieć, kompromisowo, no po to, żeby znaleźć konsensus? No, demokratyczne społeczeństwa nie polegają na tym, że tam jedna partia, która wygra, to bierze wszystko i wszystkich innych zamyka do więzienia. Tak? To jest system autokratyczny, to jest system nazistowski czy komunistyczny. Tak? Takie społeczeństwa, gdzie normalnie ludzie funkcjonują, mając różne zainteresowania, poczucie potrzeby religijnej albo kompletnie brak tego poczucia, one jak gdyby umożliwiają bez używania tych wszystkich ostrych sformułowań, jak znalezienie jakiegoś kompromisu. To nie zawsze się udaje. Oczywiście w Stanach teraz widać, co tam się dzieje, na przykład w sprawie aborcji. I to zaczęło być takim elementem przetargu politycznego znowu, ale te społeczeństwa nam chyba bliższe, przynajmniej tam, gdzie Polacy lubią jeździć, to jest taki mit teraz, że to jest dobrze pojechać do Skandynawii, czy dobrze jest pojechać do Niemiec i do Francji, bo tam po prostu się żyje jakby normalnie, tak? I nie dostrzegamy tam jakiejś walki z religią. Tam po prostu ludzie mogą robić co chcą w granicach no, jakiegoś takiego porządku, gdzie nikt nikomu nie zabrania pod warunkiem, że to nie szkodzi, tak? Że to społecznie nie jest jakieś szkodliwe z punktu widzenia, nie wiem, spokoju społecznego choćby, tak? Też istnieją nawet te artykuły mówiące o tym, że nie tam, może to jest inaczej sformułowane niż u nas, że nie można obrażać uczuć religijnych. No to masz tutaj takie ostatnie słowo. Czy nie chciałbyś
może przekonać kolegów, żeby poszli w stronę taką bardziej koncyliacyjną. Może to by było tą kulą śniegową, która by się tocząc jakby dała efekt, o który wam bardziej chodzi, a nie taka mała sekta, która, no przepraszam, że używam tego sformułowania, ale mi się bardzo religijnie kojarzycie, dlatego tak mówię, która się zamyka w pieczarze i tam powtarza te zaklęcia, tak? Bo to tak troszkę wygląda, jakby to były zaklęcia, że my jesteśmy racjonalistami i nie ustąpimy. No i kiedyś takie były żarty na temat Chin. Chińczycy mówili, że my tutaj użyjemy wszystkich czołgów, żeby zaatakować. I ten generał pyta tego szefa państwa, tego sekretarza, wszystkich trzech, prawda? No, gdzieś tam takie coś wyczuwam. Przepraszam, że tak to formułuję. Mam nadzieję, że cię nie dotykam tym. Czy zmiana taktyki nie byłaby dobra dla realizacji waszych celów? Ten wątek, który poruszyłeś o taktyce, o sposobie zachowania bardziej łagodnej, bardziej koncyliacyjnej, my przerabiamy 10 lat. To nie jest tak, że urodziliśmy się z mieczem w dłoni i będziemy walczyć i będziemy się zamykać w pieczarze, jak to mówisz. Nie, to źle mnie zrozumiałeś, absolutnie. My się w żadnej pieczarze nie zamykamy i nie powtarzamy, że my wszystko wiemy, jesteśmy najmądrzejsi. My mamy tylko jedno hasło do ludzi. Ludzie, przeczytajcie Biblię. Ludzie, zacznijcie myśleć. Ludzie, zacznijcie być humanistami. I to nasza nadzieja polega na tym, może naiwność, że jeżeli ludzie zaczną to robić, to dojdą do właściwych wniosków. My nic nikomu nie narzucamy, nie wojujemy, chociaż być może... No, werbalnie wojujecie, werbalnie tak. Być może werbalnie, bo czasami trzeba człowiekiem potrząsnąć, żeby on wyszedł z tego swojego komfortowego fotelika i żeby przyjął do wiadomości, że on nie wie najlepiej i nie jest dobry tylko dlatego, że w niedzielę idzie do kościoła. Pamiętajmy, że chrześcijaństwo w Polsce nie spadło samo z nieba i nie było wnioskiem, do którego ludzie sami doszli, bo uznali, że to jest super ideologia. Chrześcijaństwo w Polsce zostało wprowadzone ogniem i mieczem, przymusem. My dzisiaj nie stosujemy ani miecza, ani ognia, nie palimy na stosach, nie walczymy, nie narzucamy chrześcijaństwu naszej ideologii. My mówimy do ludzi, zacznijcie myśleć do diabła. I tyle. Dobrze. To, drogi Jarku, myślę, że te twoje ostatnie słowa brzmią bardziej kompromisowo, bo jak zaczniemy myśleć, to może dojdziemy do jakiegoś konsensusu. A sądzę, że zawsze rozsądny kompromis jest lepszy od radykalizmu, który może dać bardzo złe efekty, jeśli będziemy się tak różnili, że w ogóle nie zdołamy się nigdy porozumieć. A na pewno na przykład parlament jest tym miejscem, gdzie powinien być konsensus, a nie nieustanna walka. I być może powinniście tam próbować wchodzić i może wasza oferta byłaby interesująca. Ale to już do następnej rozmowy. Bardzo ci dziękuję za dzisiejszą wizytę. Ja mam nadzieję, że zainteresowałem waszą działalnością tych, którzy was nie znali, ale także zamawiam, żebyście zaczęli się zastanawiać nad trochę innymi formami, bo wydaje mi się, że to, co byście chcieli uzyskać, jest interesujące, natomiast formy nie zawsze są doskonałe. No ale to zobaczymy za parę lat, co z tego. Jesteśmy otwarci i myślimy cały czas. Co z tego wszystkiego wyniknie. No to do następnego. Dziękuję bardzo za wysłuchanie naszego spotkania, wszystkim naszym odbiorcom i pewnie spotkamy się za tydzień. Do zobaczenia i do usłyszenia. Reset Obywatelski.